Zapytał mnie kiedyś pewien bardzo inteligentny człowiek, jaka jest różnica pomiędzy wniebowzięciem a wniebowstąpieniem. Szybko szukałem w myślach jakiegoś obrazu, który mógłby przybliżyć i wyjaśnić sytuację i wpadłem na taki. Różnica jest zasadnicza, taka jak między pójściem w gości i powrotem do siebie. Wniebowzięcie to prawda, którą wyznajemy w odniesieniu do Matki Bożej. Oczywiście mamy w Starym Testamencie wniebowzięcie na przykład Eliasza, ale głównie w naszej teologii odnosimy się z tym pojęciem do Maryi. Maryja była człowiekiem oczywiście i w porządku natury, jak mówimy ładnie, należała do tego świata, w którym i my żyjemy. W naturalny sposób ten świat tutaj na ziemi był jej domeną. Kiedy została wzięta z duszą i ciałem do nieba, do tej domeny Boga, wówczas, no właśnie, było to pewnego rodzaju zaproszenie. Ona poszła w gości tam, dokąd Bóg zaprosił, czyli nie do swojego domu, ale w gości i tam już, no co tu dużo mówić, no z takiego zaproszenia trudno zrezygnować, jeszcze trudniej po prostu zakończyć taką wizytę. Ta wizyta opiewała na wieczność. Czyli wyobraźmy sobie, że zaproszona w gości, innymi słowy, idzie do kogoś, kto zaprasza. To nie, jej się to miejsce nie należało w żaden sposób nie było pochodne z jej naturą. Ona została tam zaproszona, w niebo wzięta, została tam zabrana. A w niebo wstąpienie? No właśnie, przypomina bardziej to powrót do siebie, do domu, na swoje włości. Jezus, który przyjął ludzkie ciało, jednorodzony Syn Boży, przyszedł na świat, przyjąwszy ludzkie ciało, nic nie tracąc ze swej boskiej godności. W tym ludzkim ciele pokornie realizuje plan Ojca i udaje się w końcu na krzyż i umiera za nas, wstępuje do piekieł, jak wyznajemy w kredo, następnie przebija szklany sufit, któremu na imię śmierć i grzech, mówiąc słowami listu do Rzymian, i ostatnim, czyli następuje zmartwychwstanie, i ostatnim akordem zmartwychwstania jest w niebo wstąpienie, czyli powrót do miejsca, w którym skąd wszystko się zaczęło. No dobrze, to są takie dwa obrazy. Ktoś powie, no to niewiele wyjaśnia. Okej, zgadzam się, może być tutaj pewien niedosyt. Możemy poszukać innych, możesz znaleźć swoje obrazy. Na przykład w drugim dzisiejszym czytaniu mamy pewien obraz, który też jest ciężki gatunkowo. Słyszymy o liście do Hebrajczyków w drugim czytaniu i tam również pojawia się wątek wniebowstąpienia. Tylko autor, który pisze do gremium pochodzenia żydowskiego, do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, odwołuje się do znanych im wszystkim obrazów świątyni, kultu świątynnego, a także święta Jom Kippur, święta przebłagania. Żeby zrozumieć dokładnie, o co mu chodzi w tym drugim czytaniu, trzeba by mieć te wszystkie wątki w głowie. No to spróbujmy pokrótce zobaczyć, o co tam chodzi. Autor odwołuje się do takiego przekonania, że istnieją tak naprawdę dwie świątynie. Ta świątynia, która istnieje w Jerozolimie, już oczywiście zburzona w 70 roku po Chrystusie, ale ta świątynia, w której odbywa się codziennie kult, jest sprawowany przez kapłanów, przez lewici im pomagają. Jest to nieustający kult składany Bogu. Ale ta świątynia, jedyna, w której wolno taki kult składać, uprawiać, ona jest takim odblaskiem, jakby kopią, nieudolną, ale kopią tej świątyni, która znajduje się w niebie. Jak wierzono właśnie w niebie, w tym Bożym domostwie, Bóg ma świątynię, w której przebywa i tam jest mu składany nieustająco kult doskonały. Czynią to niezliczone duchy czyste, serafini, cherubini, aniołowie i tak dalej. I teraz obie te świątynie są jakby ze sobą w łączności. Tę łączność najbardziej czuć w tej świątyni na ziemi, w najgłębszym, najbardziej strzeżonym pomieszczeniu właśnie tego budynku świątynnego. W tak zwanym miejscu świętym świętych, które oddzielone jest od całej reszty pomieszczeń specjalną kotarą, zasłoną, tam jest, można powiedzieć, taki kawałek nieba na ziemi. Tam Bóg trzyma swoje stopy, tam no, jest to taka przestrzeń, gdzie, można powiedzieć, mieszka Bóg. Oczywiście jest to przestrzeń zarezerwowana wyłącznie dla najwyższego kapłana. On raz w roku może się tam pojawić, może wejść za tę zasłonę i tam dokonać rytualnego aktu. To jest właśnie w czasie świąt przebłagania, Jom Kippur, skropić krwią zwierząt ofiarnych to miejsce,
i wypowiedzieć imię Boga Jahwe, ale nikt inny nie ma prawa wstępu tam. I teraz autor listu do Hebrajczyków w tym dzisiejszym czytaniu mówi tak. Jezus Chrystus, nie będąc nawet kapłanem, wchodzi do tego przybytku, tego świętego, ale nie tego w świątyni zrobionej rękami ludzkimi, tylko do tego, który jest w niebie. To jest jakby innymi słowy opowiedziane co? Że Jezus jest Bogiem. On wchodzi do nieba jak do siebie, no bo tam należy, stamtąd pochodzi. On jest Bogiem. To jest jakby inny sposób powiedzenia, że Jezus jest Bogiem. Ale jest jeszcze dalszy ciąg tego obrazu. On jakby, autor jakby buduje obraz na obrazie. Mówi, że Jezus, jego ciało jest dla nas taką zasłoną, za którą, która została od tą kotarą, która została odsunięta i my mamy przystęp do tego właśnie nieba. My też tam pójdziemy. Jezus nam pokazał drogę. Przyznacie, że nieco skomplikowane te obrazy, ale cóż, autor celowo posługuje się nimi, bo pisze do chrześcijan proweniencji żydowskiej, którzy świetnie są obeznani z tymi wszystkimi symbolami, obrazami i tak dalej. No dobrze, ale powiedzieliśmy sobie już uczciwie, że można takich podpowiedzi, obrazów zbudować więcej. Zostawmy to na razie na boku. Z dzisiejszego pierwszego czytania z Dziejów Apostolskich mnie osobiście uderza takie coś. Jezus żegna się z apostołami, mówi do nich, okej, ja już odchodzę, Duch Święty przyjdzie, wszystkiego was nauczy i tak dalej. A oni mówią do niego, to będzie wtedy, kiedy przywrócisz Królestwo Izraela, tak? Można by powiedzieć, że Jezus o niebie, dosłownie i w przenośni, a oni o chlebie. Czyli nie spotykają się tutaj jakby w połowie drogi. Oni mają oczekiwania jakieś inne, infantylne, jakieś dziecięce. Jakby no, nie zrozumieli tego wszystkiego, czego Jezus uczył ich przez 3 lata. Czy nie mógł Jezus wobec tego dłużej z nimi pobyć? Czy nie mógł im lepiej jeszcze tego wszystkiego wyjaśnić? Widać, że są jeszcze tacy niedojrzali, tacy dziecinni w swojej wierze. Oni nawet jeszcze myślą, że Ewangelia jest tylko dla Żydów. Nie można było. Co się Jezusowi spieszyło do nieba? No właśnie, moim zdaniem Jezus widzi dokładnie, co się dzieje, jak, w jakim oni są, jeszcze na jakim są etapie, ale nie chce być nadopiekuńczy. O czym mówię? Pozwólcie, że zobrazuję to taką sceną z filmu pod tytułem Ray. Ray Charles, o niego chodzi, to słynny amerykański muzyk, który w wieku lat 7 stracił wzrok. Jest taki film biograficzny o nim, który ukazał się w 2004 roku i w tym filmie Ray od początku jest pokazany jego życiorys jakby. Kiedy miał 7 lat, stracił zupełnie wzrok. Jego matka, która była bardzo ubogą kobietą, no wiedziała, że jakoś musi syna wyposażyć na przyszłość, bo jej kiedyś zabraknie. Musiała mu przekazać najbardziej potrzebne sprawności, dzięki którym mógłby później samodzielnie żyć. Jest taka scena, w której do tej dużej izby, w której mieszka ta kobieta i jej syn, Ray, no wpada właśnie młody Ray i przewraca się już na progu. Leży na podłodze, krzyczy, prosi matkę o pomoc, a ona stoi w głębi pomieszczenia i czeka. Co się wydarzy? Nie rusza się z miejsca, wbrew naturalnemu matczynemu instynktowi, nie biegnie na pomoc dziecku, które jest upośledzone, w tym sensie, że nie ma, że nie widzi, nie biegnie mu na pomoc. Wtedy, kiedy już się orientuje młody, że nie będzie pomocy, wstaje nagle i zaczyna nasłuchiwać. Bardzo chciwie wsłuchuje się we wszystkie dźwięki, które dobiegają go z zewnątrz. A to jakiś przejeżdżający wóz, a to jakiś płomień, który tli się pod kominkiem. A wreszcie daje się słyszeć świerszcz z głębi tego pomieszczenia. Idzie w kierunku tego świerszcza, powoli dotykając wszystkich przedmiotów na swojej drodze i buduje sobie jednocześnie taką mapę tego pomieszczenia. Kiedy dociera wreszcie do miejsca, skąd dociera ten dziwny dźwięk wydawany przez świerszcza, namierza go dłonią, bierze w obie dłonie, przykłada do ust, żeby posłuchać go właśnie z takiej bliskiej odległości i jednocześnie odwraca się do matki stojącej nieopodal i mówi do niej: ciebie też słyszę, mamo. Matka nie może już kryć wzruszenia, rozpłakawszy się, chwyta dziecko, przytula go do siebie
mały pyta, a czemu płaczesz? To dlatego, że jestem szczęśliwa. I właśnie ona być może w tym momencie udzieliła swojemu synowi największej lekcji w życiu. Pozwoliła mu być samodzielnym, nawet za cenę popełnienia błędów. Nie była nadopiekuńcza i to uratowało być może młodemu życie. I tutaj dokładnie z Jezusem jest chyba to samo. Pan Jezus nie chce być nadopiekuńczy wobec swoich apostołów, a także wobec nas. Okej, posyła nam swojego ducha. Sam osobiście nam towarzyszy, tak jak ta matka stojąca w rogu, ale nic się nie odzywająca. Czasem myślimy, że go nie ma, a on po prostu mówi spokojnie. Daję ci się rozwinąć, daję ci popełnić twoje własne błędy, spokojnie. I co? I pozwala nam się w ten sposób rozwinąć. Nadopiekuńczość jest szkodliwa. Dlatego być może tak wiele razy po prostu w historii Kościoła popełnialiśmy różnego rodzaju błędy jako Kościół, ale także jako poszczególni jego członkowie. Bo Bóg daje nam taką wolność i nie boi się jakby naszych błędów. Nie boi się tego, że no nie będziemy wiedzieli, mamy się uczyć tej drogi i pójścia za Nim. To jest ciągle jakby chodzenie po omacku, ale z tą świadomością, że On nam towarzyszy. I w najmniej odpowiednim, czy najmniej spodziewanym momencie będzie nam towarzyszył ze swoją radą. Co my oczywiście zrobimy z tym, to jest nasza sprawa, dlatego mamy do wyboru A, B. Możemy pójść za jego podpowiedzią, możemy po prostu zrobić po swojemu i wyjdzie jak zwykle. Tak czy inaczej, Jezus nie boi się naszych błędów, bo w tej sprawie nie chodzi o cokolwiek jak właśnie o relacje. W relacji nie ma mowy o perfekcjonizmie, o jakimś bezbłędności. Tam jest ciągła nauka. Najważniejsze jest to, żeby właśnie mieć ciągle wyciągnięte przed sobą dłonie i tak niejako po omacku sobie drogę torować. Jezus jest z nami, Duch Święty jest z nami. Mamy wszystko, co potrzeba, żeby się rozwinąć, abyśmy umieli z tego korzystać. Na koniec chciałbym tutaj jeszcze załączyć, i tak zrobię, fragment filmu, właśnie tego filmu Ray. Chciałbym, żebyście na własne oczy zobaczyli, o czym mówię. Ta scena mnie po prostu wzrusza. Myślę, że jest takim świetnym dopowiedzeniem do dzisiejszej Ewangelii i dzisiejszego pierwszego czytania. Pozdrawiam. I hear you too, Mama. You're right there. Yes, I am. Why are you crying, Mama? Because I'm